Witam wszystkich bardzo serdecznie. Od dzisiaj mogę was dręczyć tą fajną statystyką, bo mamy tutaj dużo darmozjadów, którzy nie chcą mi się odwdzięczyć. Dobra, już tak nie będę robił. Szczerze, trudno mi było znaleźć jakieś fajne ciekawostki do tego filmu, które mogłem jakoś potwierdzić, bo w sumie musiałem nawet scrollować zdjęcia z ciekawostkami na Pinterestie, a większość z nich to nawet nie były ciekawostki, tylko nudne fakty lub jakieś inne przestarzałe fantazje, takie jak Nico Olivia była archeologiem na statku Rogera, co jak już wiemy nie jest prawdą, bo ich pilnym czytelnikiem był Oden. Więc raczej kolejne ciekawostki nie pojawią się w najbliższym czasie, więc możecie mi też zostawić jakieś fajne ciekawostki w komentarzu i jak się już ich nazbiera, to powstanie kolejna część ciekawostek. No ale już bez przedłużania przejdźmy do pierwszej, która jest całkiem śmieszna, ponieważ jak już dobrze wiemy, arc Dressrosy toczył się naprawdę długo. W mandze Dressrosa zaczęła się w 2013 roku, a w anime zakończyła się w 2016. Co lepsze, całkiem niedawno Dressrosa w końcu zakończyła się w angielskiej wersji, więc ci co oglądają dubbing przechodzili przez to samo piekło co osoby w 2014, kiedy Dressrosa zaczęła emisję. Więc jeśli jakaś firma z zabawkami lub jakimkolwiek produktem promocyjnym zrobiła research o One Piece, to by pomyśleli, że Dressrosa to jest cała ta historia. I można sobie pomyśleć, że to absurdalne, ale nawet jeśli tak nie było, powstało jedyne w swoim rodzaju monopoli One Piece. Poprawka, monopoli Dressrosa. I nigdy nie powstało zwyczajne monopoli One Piece, co jest nawet śmieszniejsze, a na planszy wszystkie lokacje są z Dressrosy. No i na samym pudełku widnieje Luffy, Doflamingo i nawet Rosinante. Następnie przejdźmy do fryzur, bo w One Piece jest ich masa. Od krótkich do długich znajdzie się tu nawet fryzurę w każdym kolorze tęczy, ale skupmy się na fryzurach naszych protagonistów. W anime jest to dosyć oczywiste, że fryzura postaci się kompletnie nie zmieni i jest to ta mało realistyczna część w większości serii. Ale tak się składa, że nie bez powodu fryzury naszych załogantów są niezmienne, oprócz tego delikwenta on się umie swoimi włosami zająć. A poza zmianami podczas timeskipu, to żadna fryzura nie wydłużyła się o nawet centymetr. I tak się składa, że jest to dzięki dwóm postaciom. Oda potwierdził, że Usopp i Robin zajmują się przycinaniem włosów naszych załogantów, aby zawsze były wygodnej długości i jest to fajny detal, który nie każdy by podłapał, gdyby nie SBS-y, w których Oda odpowiada na takie trywialne detale, które dodają jeszcze więcej głębi naszej ukochanej serii. A teraz pora na głębię, o której nie każdy chciałby wiedzieć, ponieważ jesteśmy przed ekranami i informacje z anime wkraczają tylko w nasze oczy i uszy, więc wątpię, aby ktokolwiek się zastanawiał nad zapachem otoczenia. Nawet jeśli, to prostym założeniem jest typowy morski zapach i ewentualnie trawa. Raczej każdy wie, jaki zapach panuje nad morzem, a jeśli nie, to wam współczuję. No i tak jak w poprzednim, tutaj Oda też nam dał informacje co do serii i jest to zapach naszego świetnego kapitana. Jeżeli myśleliście, że pachnie jak zwykła guma, to się mylicie, bo ten zapach nie jest aż taki przyjemny. Zależy dla kogo. Tak się składa, że Luffy pachnie mięsem. I to nie powinno nikogo dziwić, chyba że przez fakt, że coś tak oczywistego nie przeszło im przez myśl. I sam zapach mięsa nie jest zły, ale nie zapominajmy, że Luffy nie jest czyściochem, wręcz przeciwnie, bo jest w końcu piratem. Ale nie jest też kompletnym brudasem. Luffy kąpie się raz w tygodniu, co nie jest zbyt częste, ale lepsze to niż nic. Więc pod koniec tygodnia nasz ukochany gumiak dosłownie śmierdzi mięsem i potem. Kolejna ciekawostka to ponownie coś, czego byśmy nie wiedzieli, gdyby Oda nam o tym nie powiedział. Jak wiemy, Chopper jest uznawany za maskotkę przez w sumie każdego i wpłynęło to też na jego nagrodę wynoszącą 100 beli. I żeby wam uświadomić, jaka to jest ilość, to beli są równowarte z japońskim jenem, a 100 jenów jest na ten moment warte 3 zł 48 groszy. No tak. Chopper jest w pełni tego świadom i zawsze próbuje znaleźć faktyczne zwierzątko pokładowe, ale niestety za każdym razem ląduje ono na talerzu, ponieważ Sanji je ugotował. I jest to śmieszne, a zarazem trochę mroczne, ale w sumie zależałoby to od zwierzęcia, bo mają nawet akwarium pełne ryb gotowych do zjedzenia, więc nie dziwi mnie tutaj podejście Sanjiego, ale dalej jest mi szkoda Choppera i jego zwierzęcych przyjaciół. Pewnego razu pewne pytanie padło w stronę Ody, a było nim: jaki owoc chciałbyś posiadać? I ważnym jest część posiadania, bo nie jest to pytanie o jego ulubiony owoc. I w tym momencie zapożyczę sobie schemat z zagranicy i dam wam do wyboru 3 owoce. Suke Suke no Mi, które daje niewidzialność, Hana Hana no Mi, czyli umiejętność Robin, lub Bara Bara no Mi, które pozwala na rozczłonkowywanie swojego ciała. Oczywiście jednym z nich jest owoc, który Oda chciałby faktycznie mieć. Jeśli nie zgadniecie, to będziecie musieli zasubskrybować mój kanał, a jeśli uda ci się odgadnąć, to dostaniesz moje pobłogosławienie.
i odpowiedzią jest Hana Hana no Mi, czyli owoc Robin. Więc jeśli nie zgadłeś, to zapraszam do subskrybowania, a jeśli zgadłeś, to masz moje osobiste błogosławienie. Nie ma za co. Oda stwierdził, że chciałby użyć tego owocu, aby móc rysować więcej oraz znacznie szybciej, co jest zarazem fajne i martwiące. Bo jak wiemy, Oda jest trochę przepracowany i dlatego wydawnictwo zmusza go, aby brał regularne przerwy, ponieważ śpi on 4 godziny dziennie, a pozostałe 20 przeznacza na pracę, więc gdyby nie te tygodniowe przerwy, to nasz ukochany Goda by się już dawno przekręcił. A skoro już mowa o Odzie, to można też wspomnieć o słodko-gorzkiej sytuacji, kiedy pewne dziecko umierało na raka. Ogólnie, kiedy małe dzieci są w takiej nieprzyjemnej sytuacji, to najczęściej chcą spełnić swoje marzenie, takie jak spotkanie się z jakimś superbohaterem. I w tym przypadku bohaterem tego chłopca był właśnie Oda. I jego ostatnim marzeniem było poznanie zakończenia One Piece'a. I tym razem, w pełni tego imienia znaczeniu, Goda osobiście przyszedł do szpitala i wyszeptał temu chłopcu zakończenie serii. I takie sytuacje, choć są smutne, to trudno się nie uśmiechnąć, kiedy się o tym słyszy. I jakbym miał kiedyś umrzeć, to tylko po zdobyciu takiej wiedzy. Nieważne jakim kosztem. Zboczmy może już z tych smutniejszych tematów i wróćmy do naszego kolorowego uniwersum. Kiedy Oda pisał i planował Ark Alabasty, to uwierzcie mi lub nie, ale on w ogóle nie planował, aby Vivi to była Vivi. Na początku to była po prostu Miss Wednesday, ale gdy narysował ją z rozpuszczonymi włosami, to zorientował się, że wygląda jak księżniczka. A skoro Ark Alabasty dalej był rozplanowywany, to Oda stwierdził, że księżniczką będzie właśnie Miss Wednesday i tak oto powstała Nefertari Vivi. Gdyby nie to, to księżniczka Alabasty nie byłaby tak mocno przywiązana z naszą załogą i te ikoniczne sceny mogłyby nawet nie powstać. Następnie jest ciekawostka leciutko kontrowersyjna i mówię, że leciutko, bo to naprawdę nie wywołałoby jakiegoś szumu. W każdym razie tak mi się wydaje. Odkąd 4Kids przestało zajmować się One Piece'em, to nie widziano w nim żadnej cenzury. Mówimy tu tylko o anime, bo w mandze cenzury się do tej pory nie pojawiły, jak już to drobne poprawki i to tyle. Ale kiedy Ace pokazał tatuaż na swoich plecach po raz pierwszy, to Jolly Roger Białobrodego wstępnie wyglądał nieco inaczej niż teraz, ponieważ zamiast wielkiego krzyża była tam swastyka, ale nie ta, którą dobrze znamy, bo była odwrócona. Ale czy w prawo, czy w lewo, i tak w Japonii nazywa się manji i ma przynosić szczęście oraz często jest używana w religiach. I nie była w żadnym wypadku kształtem kontrowersyjnym, zanim przyszedł ten dziad z kwadratowym wąsem. A co do wąsa, to też zrujnował, bo to było wtedy całkiem modne. Wracając do One Piece'a, po raz pierwszy wydawnictwo poprosiło Odę, aby zmienił te logo, gdyż One Piece w końcu zaczął się rozprzestrzeniać w zachodnich krajach, więc mogłoby to być całkiem kontrowersyjne. I to było już jakiś czas temu. Teraz to nawet wyszło całe anime, gdzie główne postacie noszą manji na swoich strojach. Ale na tamte czasy Shueisha chciała być po prostu ostrożna. Ta ciekawostka jest chyba moją ulubioną z tego zestawienia, ponieważ dotyczy prawdziwej natury Luffy'ego. I mówiąc prawdziwej, to trochę przegięcie, ale teraz słuchajcie. Kiedy robiłem research do tego filmu i obiłem się o tą ciekawostkę, to była podpisana jako Luffy sadysta. I zaraz się dowiecie dlaczego. I sami będziecie mogli stwierdzić, czy się z tym zgadzacie. Tuż nie wiem, czy zauważyliście, ale Luffy nie zabił ani jednej osoby w całej serii, co jest całkiem kwestionowalne, ale skoro Oda to potwierdził, to jest to niepodważalne. Oda poza potwierdzeniem tego faktu dał nam jeszcze wytłumaczenie. Luffy woli miażdżyć czyjeś marzenia, bo jest to o wiele bardziej bolesne niż śmierć. I jest to dosyć ciekawy światopogląd, zwłaszcza jeśli mówimy o naszym radosnym gumiaku, który sam w sobie jest wielkim marzycielem. Ale to właśnie przez fakt, że jest takim wielkim marzycielem, to zna on wartość tych marzeń i raczej wolałby sobie nie wyobrażać kogoś, kto te marzenie mu uniemożliwia lub rujnuje. Ale jeśli chodzi o światopogląd, to Luffy zawsze jest co do tego poważny, zwłaszcza kiedy musi go innym przedstawić, co było widać dziesiątki razy. A mówiąc o jego marzeniach, i tak mówię w liczbie mnogiej, ponieważ Luffy posiada marzenie większe niż po prostu zostanie królem piratów. Tyle, że do teraz nie wiemy, co tym marzeniem jest. Uwzględniam to w tym filmie jako ciekawostkę, ponieważ wiele osób źle potwierdzi, że jego jedynym marzeniem jest zostanie królem piratów, co jest bezpodstawne. Zacznijmy może od najbardziej znanego momentu, który jest podstawą tego wszystkiego, czyli moment, w którym Luffy wykrzyknął swoje marzenie w chapterze 585 i było to podczas jego flashbacku i w anime zarówno jak i w mandze Luffy został ucięty, aby nie było wiadomo, co on powiedział. I gdyby chodziło o bycie królem piratów, to nie byłoby sensu tego ucinać, gdyż już nieraz Luffy przebijał ludziom bębenki uszne, wykrzykując jego życiowy cel. Najbliższą wskazówką jest konwersacja z Rayleigh w chapterze
numerze 506, ponieważ to wtedy Rayleigh wspomniał spotkanie z Shanksem, gdzie stwierdził on, że Luffy powiedział dokładnie to samo co Roger. Więc kierując się logiką, wypowiedź Luffy'ego i jego marzenie jest takie same jak Rogera i dlatego Shanks postanowił zostawić z nim kapelusz. Dowodem na to, że mają te samo marzenie jest ten fragment z chaptera 966, kiedy Roger również wykrzykuje swoje marzenie i zostało one wycięte w identyczny sposób, a reakcje Odena i Białobrodego są podobne do reakcji Ace'a i Sabo. Kolejnym dowodem, który moim zdaniem już kompletnie to utrwala, jest konwersacja Ace'a i Yamato w chapterze 1000. Ace przez przypadek powiedział jej coś o marzeniu Luffy'ego i kazał jej się nie śmiać, twierdząc, że Luffy może być w stanie to zrobić. Ale ona powiedziała, że nie zamierza się z tego śmiać, ponieważ powiedział to samo, co król piratów. I pewnie nie dowiemy się, co to za marzenie, aż do końcówki serii. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli Ci się spodobał, to możesz obejrzeć inne filmy, bo zawsze możesz dowiedzieć się więcej o świecie One Piece'a. Nie zapomnij też zostawić po sobie śladu, łapkę w górę i komentarzem. Z góry dzięki i do następnego.